dzisiaj zaszczycili naszą lekcję, otwartą lekcję historii regionalnej. W imieniu pana dyrektora Technikum Leśnego imienia Adama Loreta w Tucholi, Piotra Marciniaka, również wraz z panią Marią Borowiackim Towarzystwem Kultury, witam państwa na żywej lekcji historii regionalnej. Mój dyrektor jest znany ze swoich przemówień. Ja nie będę do państwa aż tak długo i tak ładnie mówić. Natomiast powiem kilka słów, a mianowicie za dwa lata, w 2025 roku Technikum Leśne w Tucholi skończy 60 lat. I od niemal tych 60 lat kultywujemy tradycje leśne i łowieckie w różnej formie pod różnymi postaciami, między innymi w dziedzinie sygnalistyki myśliwskiej. Przykład mogli państwo przed chwilą usłyszeć i jeszcze z pewnością usłyszą podczas dzisiejszej lekcji historii regionalnej. Również kultywujemy te tradycje leśne i łowieckie w formie sokolarni pod postacią szkolnego koła sokolników. Zajmujemy się reintrodukcją sokoła wędrownego, szeroko pojętą opieką nad ptakami drapieżnymi, ale dla nas szczególnie jest ważna także dbałość o etykę łowiecką. Właśnie dzisiaj dorosła, pełnoletnia młodzież Technikum Leśnego bierze udział w polowaniu szkoleniowym. I także kształcimy w ramach różnych projektów edukatorów leśnych i edukatorów łowieckich, bo zdają sobie państwo sprawę z tego, że w ostatnich latach wokół polskiego leśnika i polskiego myśliwego zbudowany jest taki czarny PR i my staramy się z tym walczyć, edukować społeczeństwo, odczarowywać właśnie ten czarny PR przez taką edukację, przez między innymi działalność szkolnej Izby Bioróżnorodności, która wkrótce będzie miała 5 lat. I nasz dyrektor zawsze podkreśla, że często ludzie z Tucholi, z okolic i z Polski w bardzo różnym wieku, zanim trafią do nadleśnic czy do kół łowieckich, to przyjeżdżają, przychodzą do naszej szkoły i tam dowiadują się na temat roli leśnictwa i roli łowiectwa. Życzę państwu pięknych wrażeń podczas dzisiejszej lekcji, a na ręce pani Marii przekazuję na prośbę dyrektora Marciniaka jego książkę z dedykacją Co każdy o lesie wiedzieć powinien. Wszystkiego dobrego. Dzisiejsza lekcja, której głównym celem jest przywracanie pamięci i przybliżenie postaci jednego z przedstawicieli rodu Janta Połczyńskich, Władysława, urodzonego w Wielkiej Komorze pod Tucholą. Stało się to już tradycją, że do wspólnej realizacji projektów edukacyjnych Boromiackie Towarzystwo Kultury zaprasza młodzież. To nie przypadek, że to członkowie koła naukowego z Technikum Leśnego będą prezentować dzisiaj postać, której poświęcamy dzisiaj uwagę, osobę wszechstronnie obeznaną z przyrodą, całym jestestwem oddaną pasji łowieckiej, kulturze łowiectwa, prawu łowieckiemu i hołdującemu zasadom prawidłowego myśliwstwa. Szanowni państwo, wiemy, że ród Janta Połczyńskich, herbu Bończa, związani
od XIII wieku z Pomorzem, a od XVIII wieku z ziemią tucholską, później również z Wielkopolską. W XIX wieku zaliczani byli do zamożniejszych rodzin ziemiańskich. W ich ręku znajdowały się pokaźne obszary ziemi, na których prowadzono z sukcesem gospodarkę leśną i hodowlaną oraz produkcję rolną. Położyli także wybitne zasługi w dziele zachowania polskiej kultury i świadomości narodowej, nie tylko na Pomorzu. Był jednak taki czas, gdy niechętnie wspominano tu nazwisko Janta Pułczyńskiego. A nawet w 1986 roku publicznie padły takie słowa, które tu zacytuję. Po Pułczyńskich nie powinien pozostać tu kamień na kamieniu. Słowa te odniosły się bezpośrednio do mnie. Na propozycję nadania jednej z ulic na osiedlu Rudzki Most patronatu rodu Janta Pułczyńskich. Ale powiew transformacji politycznej przyniósł zmianę w postrzeganiu zasług, jakie przedstawiciele rodu ponieśli w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kultury. Udało się wydobyć ze skarbca historii postaci, ich czyny, słowa, zapiski, trudy i osiągnięcia w służbie polskiej. To Leon Janta Pułczyński, jego żona Maria z Pomierowskich Janta Pułczyńska i Aleksander Janta. Dzisiaj chcemy przypomnieć Władysława, a może w przeszłości Józef, Adam, Roman i Tomasz. Tak znaczące postaci i ich dokonania zaistnieją w przestrzeni i w pamięci potomnych. Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia prezentacji medialnej wzbogaconej fragmentami pamiętnika Władysława i jego powieści Święty Eustachy, które zaprezentują nam Szymon Szatkowski, Aleksander Szpakiewicz i Maciej. Kim był Władysław Janta Herbu Bończa? Człowiek cechujący się niezwykłą osobowością. Patriota, obywatel, uczestnik powstania wielkopolskiego, literat, społecznik i myśliwy. Wspaniały organizator, mecenas kultury, wykorzystujący w swojej działalności doświadczenia krajów europejskich. Ziemianin, symbolicznie łączący łowiectwo okresu zaboru i lat międzywojennych. Wielce zasłużony dla łowiectwa regionu wielkopolskiego. W międzywojennej Polsce współtworzył z Juliuszem Eismontem prawo łowieckie. Współinicjator reintrodukcji bobra na terenie Wielkopolski, przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra, redaktor naczelny kilku czasopism łowieckich, felietonista. Jako autor kilkunastu książek oraz wielu artykułów poświęconych szeroko pojętemu łowiectwu i myśliwstwu dał się poznać jako człowiek nieprzeciętnie światły, odważny, wyprzedzający momentami epokę, w której żył. Władysław Janta, chociaż pochodził z tucholskiej okolicy, sugerował, że kojarzyć jego nazwisko z Połcznym i starą pomorską rodziną Jantów. Jego ojciec Stanisław, który miał za żonę Natalię Anielę Gromczewską, pozbył się po latach majątku Wielkiej Pomorzy, położonego w pobliżu Tucholi i ostatecznie zamieszkał w wielkopolskim Zakrzewie, ale jego synowie Roman i Władysław Janta urodzili się jeszcze w Wielkiej Pomorzy. Pochodzę ze starej pomorskiej rodziny Jantów. Dopiero od nabycia Połczyna piszemy się Połczyńskimi. Ojciec mój sprzedał rodzinną Wielką Komorzę, gdzie się w 1854 roku urodziłem i zakupił majątek Rętuszcz, dotychczasową moją siedzibę. Wielka Komorza jest dotąd w posiadaniu ministra doktora Leona Janta Pułczyńskiego, mojego bratanka. Bezpośrednia styczność z Puszczą Tucholską sprawiła niezawodnie, iż zamiłowanie do przyrody i myślistwa, tak u dziadka Teodora, jak i ojca mojego Stanisława, zajęło w życiu ich wybitne stanowisko. Udowadnia to najlepiej artykuł ostatni z ogarami, umieszczony w roku 1907, wyredagowanym wówczas przeze mnie, Łowców Wielkopolskich.
Roman ukończył studia muzyczne w Dreźnie i potem jako poseł berlińskiego parlamentu reprezentował w pruskim zaborze kaszubskie regiony Kartuz, Pucka i Wejherowa. Natomiast brat Władysław po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu poślubił Różę Biberstein-Paruszewską i otrzymał z woli ojca dobra Bydgoszczy. Państwo Jan Tapuczyńscy doczekali się syna Tadeusza i córek Zofii i Anieli. Władysław był zapalonym myśliwym i pasji łowieckiej poświęcał najwięcej czasu. Po śmierci żony ożenił się po wielu latach z Niemką Ludwiką z Węgier. Córki Zofia i Aniela mu to wybaczyły, ale syn Tadeusz nie. Nie porzucił jednak swojej Ludwiki, dzięki której Władysław przeżył okres II wojny. Po październiku 1939 roku Tadeusz został rozstrzelany przez Zepszuc w Lasach Skwirwieńskich. Śmierć syna zażegnała dawne żale. Okupację Władysław Janta przetrwał w swoim majątku, a w pierwszych miesiącach 1945 roku wyjechał do Niemiec. Zmarł 12 lutego 1946 roku w Niedernamstadt. Tam został pochowany. Władysław Janta urodził się w 1854 roku w Wielkiej Komorze. Był synem Stanisława Edwarda Janty i jego drugiej żony Anieli Grobczewskiej. Pochodził ze starej pomorskiej rodziny Jantów. Dopiero od nabycia Połczna przy nazwisku zaczęli pisać się Kuczyński. Gdy miał 4 lata, rodzice przeprowadzili się do Wielkopolski. Po sprzedaży majątku Wielkiej Komorzy Stanisław zakupił Zabiczyn i Redgoszcz, którą Władysław odziedziczył, gdzie wybudował wspaniały pałac, który stał się centrum życia myśliwskiego w Wielkopolsce. Pierwszym z rodziny Janta Połczyńskiej Henu Bącza na Rydgoszczy był Stanisław, znany polityk, działacz społeczny, a także kompozytor. W 1885 roku na Rydgoszcz składała się wieś oraz dobra w powiecie wągrowieckim. Wieś zamieszkiwali katolicy i ewangelicy. Przy podziale rodzinnego majątku Rydgoszcz dostał się Róży i Władysława. Krótko po ślubie dla nowożeńców wybudowany został w Rydgoszczy nowy pałac, a w jego otoczeniu założony został park krajobrazowy z tarasami, kopcami, alejami, oczkami wodnymi, pawilonem zwanym Belwederem i kaplicą świętego Huberta wzniesioną w 1908 roku. Pałac w Rydgoszczy był centrum kultywowania polskich tradycji. Tu odbywały się ważne spotkania i zjazdy polskich patriotów. Z trójki dzieci, Zofii, Anieli i Tadeusza, dziedzicem na Rydgoszczy został Tadeusz, który ożenił się z Ireną Piwnicką Herbulubicz. W 26 roku pod zarządem dobra liczyły 412 hektarów, w tym 293 hektary ziemi uprawnej, 81 hektarów łąk i pastwisk, 7,5 hektarów nieużytków oraz 29 hektarów wód. Czysty dochód gruntowy wynosił rocznie na owe czasy 1200 talarów. W roku 1887 odebrałem od ojca spustoszoną przez dzierżawców majątność Rydgoszcz. Wkrótce nie tylko gospodarstwo, ale i siedzibę samą z założonym parkiem i wybudowanym pałacem doprowadziłem do świetnego stanu. Jednocześnie zająłem się pracą obywatelską, jaką wówczas powinność polska nakazywała. Byłem sekretarzem Towarzystwa Rolniczego, prezesem kółka włościańskiego w Łachnie, które założyłem, następnie wicepatronem na powiat wągrowicki. Byłem członkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego, delegatem Towarzystwa Czytelni Ludowych i tym podobne. W całym zaborze pruskim żadnego polskiego towarzystwa łowieckiego wówczas nie było. Władysław był mecenasem kultury łowieckiej. W pałacu, na ścianach wisiało wiele obrazów o tematyce łowieckiej, znanych mistrzów pędzla, m.in. Czesława Wierusz-Kowalskiego czy Józefa Garczyńskiego.
Zbiory eksponowane były na wystawach organizowanych przez towarzystwa czy samego właściciela. Wystawy miały za zadanie zwrócenie uwagi na etykę łowiecką oraz przestrzeganie prawa. Wystawcom towarzyszyły ekspozycje literatury i przemysłu artystycznego związanego z łowiectwem. Park zdobiły marmurowe rzeźby włoskich mistrzów. W pałacu odbywały się również spotkania towarzystw nie tylko łowieckich, ale również kulturalnych, na przykład śpiewaczych czy kobiecych. Spotkaniom zazwyczaj towarzyszyły wydarzenia o charakterze widowisk czy iluminacji świetlnych. Władysław czynnie wspomagał Towarzystwo Czytelni Ludowych, będąc jednym z pierwszych prezesów tego towarzystwa w Wągrówcu. Organizował bibliotekę, odczyty i akcje oświatowe. Po II wojnie światowej dobra Połczyńskich zabrał i rozparcelował skarb państwa. Na terenie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, zlikwidowane ustawowo w latach 90. XX wieku. Po PGR-ach gospodarstwo przejęła firma Redrol. W 2004 roku właścicielem pałacu jest Waldemar Chudzik, z wykształcenia leśnik, z zamiłowania myśliwy. Pałac jest parterowo-piętrowy, w stylu neorenesansu francuskiego, nakryty dachem mansardowym, posiada reprezentacyjne wejście, w których jedno osłonięte jest portykiem, a drugie umieszczone jest w trójciennym, ściennym ganku. Elewacje są bardzo zdobione gęsto detalami architektonicznymi. W stajniach stoją konie, a w wozach bryczki, a w wozowniach bryczki. Uporządkowany i zinwentaryzowany jest park wokół pałacu. Na filarach historycznej bramy posadowiono polskie orły, nawiązujące do posągowych orłów z Wysokiej Polnej, dawnej własności rodowej Janta Połczyńskich. Obiekt jako zespół pałacowo-parkowy jest wpisany do rejestru zabytków. W 1906 roku Władysław Janta założył funkcjonujące na terenie zaboru pruskiego do wybuchu I wojny Towarzystwo Łowieckie, organizację, do której zgodnie z jej statutem mogli wstępować jedynie Polacy. Wydawał ten organ prasowy tego towarzystwa, czyli dwutygodnik Łowiec Wielkopolski, był jego redaktorem i po części sponsorem. Powstały samorzutnie towarzystwa wzajemnych współwinowajców, broniących przodowczyków kolonizacji przed słusznie wzburzoną opinią publiczną. Demoralizacja zaszła już w pismach współczesnych, już tylko zdawkową wzmianką wspominała o przejęciu majątku z polskich rąk w ręce kolonizacji. Wówczas w artykule Wiwat Karolus, umieszczonym w Dzienniku Poznańskim i w całym szeregu następnych, wykazałem nasz moralny upadek potrzebę naprawy, proponując w tym celu założenie towarzystwa sportowego. Ze względów cenzuralnych i ostrzeżenia przedwcześnie przeciwnika rzeczywistych zamiarów moich nie mogłem oczywiście publikować. Opinia publiczna przyjęła projekta moje jako fantazję z lekceważeniem. Nie dałem się wszakże zniechęcić i w roku 1906 założyłem pierwsze u nas Towarzystwo Łowieckie w Poznaniu, mające za zadanie służenie dubeltowemu celowi, bo nie tylko krzewienia prawidłowego łowiectwa, ale jako tajny cel nie przyjmowania do swego grona żadnego sprzedawczyka. Zamiar został osiągnięty. Ilość członków rosła z dniem każdym. W roku 1907 otworzono klubowe lokale i założono Łowca Wielkopolskiego, którego przez 8 lat byłem jedynym redaktorem. Położone wówczas zasługi poniósł dr Karmowski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, podczas zeszłorocznego jubileuszu Towarzystwa Łowieckiego, którego jestem honorowym prezesem. Wobec niemieckiej komisji kolonizacyjnej kilku polskich ziemian, również Władysław Janta, postanowiło założyć Bank Ziemski, który miał za zadanie ratować polski stan posiadania. Bank rozpoczął swoją działalność w 1888 roku i przez ponad 25 lat funkcjonowania ochronił wiele gospodarstw od sprzedania ich Niemcom.
mając ponad 60 lat, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim w kompanii gołanieckim. Walczył na froncie północnym pod Szubinem, gdzie 11 stycznia 1919 roku stoczono najkrwawszy zwycięski bój oraz w walkach pomiędzy Budzyniem i Chodzieżą 8 stycznia. Jako dowódca Władysław Kowalski tak wspomina dziedzica, który szedł w pierwszym szeregu. Był znanym w całej Wielkopolsce myśliwym. Jednak jego wiek budził wątpliwości. Nie wiedziałem, co robić ze staruszkiem i zaproponowałem mu dowództwo mego taboru. Obraził się, mówiąc do mnie, nie przyjechałem do Budzynia po to, żeby się obijać przy taborach. Jestem dobrym strzelcem i muszę maszerować w pierwszym szeregu. 7 stycznia 1919 roku rozpoczął agitację wśród swoich ludzi w majątku. Pójdę z wami w pierwszym szeregu. Już przed wybuchem powstania w piwnicach pałacu przechowywał broń za działalność powstańczą, został uhonorowany oznaczeniami i dyplomami. Władysław Janta Pułczyński zarejestrował Polski Związek Myśliwych 12 maja 1920 roku na wyraźne polecenie ówczesnego wojewody poznańskiego Wacława Celichowskiego. A pod koniec roku, czyli 16 grudnia, zwołał zebranie założycielskie, jak sam określił, Towarzystwa Sądownie Zapisanego. W obszernym życiorysie napisałem kilka lat później na życzenie Józefa Władysława Kobylańskiego. Pomylił co prawda datę, ale tak wspominał ten czas. W końcu 1920 roku wezwany zostałem przez wojewodę doktora Celichowskiego do zorganizowania na całą Polskę Polskiego Związku Myśliwych. Ułożone ustawy przedłożyłem 14 grudnia 2020 roku kilkudziesięciu mentorom łowiectwa, którzy je zatwierdzili i mnie wielkim łowczym wybrali. Czynność moją rozpocząłem wydawaniem Łowca Wielkopolskiego i założeniem wielu towarzystw Rzeczypospolitej. W chwili przeniesienia związku do Warszawy należało ich do stowarzyszenia aż 46. Dzisiaj nosi on zmienioną nazwę Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich. Gdy wypełniłem moje obowiązki, zwróciła władza państwa uwagę na moją osobę. W roku 1926 postanowiono wydzierżawić polowanie w lasach państwowych i mnie powierzono ich oszacowanie. W następnym roku wezwał mnie minister Niezawytowski do komisji układającej pod dyrektywą Weissmonda prawo łowieckie. Następnie wezwano mnie do wyszukania miejsca w lasach państwowych odpowiednie na osiedle dla Bogów. Miejsce odpowiednie odnalazłem w pobliżu Sierakowa, przy jeziorze Bucharzeckim, gdzie też bobrowe żeremie utworzone zostało. Mianowany referentem dla spraw łowieckich wykonywałem różne czynności, jak wyszukiwanie miejsca dla urządzenia zwierzęcia dla żubrów, inspekcji hodowli lisów srebrnych i tym podobne. Po założeniu zwierzęcia żubrowego w Białowieży kilkakrotnie opiniowałem jego stan i urządzenie. Za moją radą zakupiono żubry z poznańskiego zoologu i poczyniono różne zmiany. Podczas wizyty we wrześniu 1931 roku prezydium Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra i dyrektora New York Zoological Society, pana Drablara, mianowany zostałem do oprowadzenia gości po Puszczy Białowieskiej. Przyjąłem do wiadomości ich życzenia i wskazówki, według których dalszy plan hodowli wykonałem. Muszę zaznaczyć, iż wszystkie prace obywatelskie, także jako redaktor, wykonywałem honorowo, bezpłatnie. Urzędowy zaś jedynie za zwrotem kosztów kolejowych. Potrzebna zaś pomoc biurowa i automobile do podróży dostawione mi zostały przez dyrekcję państwową gratisowe. Jeżeli od pojedynczych jednostek, także będących w urzędach, doznałem wiele sprzeciwu w moich poczynaniach i upokorzeń, to od związków i korporacji cywilnych i wojskowych, osobiście mi nieznanych, wiele uznania. Posiadam 5 orderów i odznak przez rząd nadanych lub urzędowo zatwierdzonych. 8 dyplomów honorowych, wielki złoty medal z poznańskiej wystawy krajowej, najwyższe odznaczenie łowieckie Złom, nominację New York Zoological Society na członka korespondenta i wreszcie odznakę Złotego Żubra od Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. W przewodniku encyklopedycznym Literatura Polska
Znajdziemy tylko hasło Aleksander Jan Tabołczyński, który był pisarzem i reportażystą. Brakuje w nim, podobnie jak w wielu innych literackich leksykonach, nie mówiąc już o encyklopediach i Nowym Korbucie jako najobszerniejszej bibliografii naszej literatury, hasła dotyczącego Władysława, który pisarstwem też się zajmował. Pisał powieści i inne utwory literackie. W roku 1927 roku ukazała się powieść Polująca Pani. Rok później wydał Ramoty Myśliwskie i powieść Święty Eustachy, która ukazała się bodaj jako pierwsza odcinkami w latach 1921-1923 w Łowiectwie Polskim. W 1929 roku można było poznać Karśmę pod Wilkiem, a najadę Szczytskiego Jeziora w roku 1931. Oczywiście wszystkie te utwory miały zawsze wiele wspólnego z tematyką myśliwską. Nie mogło być zresztą inaczej, jeżeli poprzedziła je wydana w 1923 roku Estetyka Łowiectwa. Swój dorobek literacki Władysław Janda oceniał dość krytycznie. O pracach moich literackich niechętnie wspominam. Ocena ich nie należy do mnie, a sama ocena jest dość krytyczna. Wychowano mnie na rolnika. Konieczność redagowania pisma łowieckiego wykierowała mnie na literata. W rzeczywistości utwory moje miały służyć za zachętę dla zdolniejszych, którym tematy myśliwskie nie są obce i obojętne. Ale we wszystkich poczynaniach literackich powodowała mnie i była pobudką popularyzowanie sztuki łowieckiej. Jej zamiłowanie i ideologia. Forma baletrystyczna była zawsze tylko środkiem do jej krzewienia, ale jednocześnie przy tym i do rozszerzenia etyki życiowej, odnoszącej zwycięstwo w każdej mojej opowieści. Powieść Święty Eustachy została wznowiona w 2015 roku. To nie tylko powieść myśliwska, ale także powieść wspomnienia z życia leśnika ostatnich chwil panowania niemieckiego na Kaszubach. Dowiadujemy się z niej wiele o ostatnich latach zaboru pruskiego na Kaszubach, głównie w Kartuzach, gdzie rozgrywa się akcja powieści, nie mówiąc już o rzeczywistych nazwiskach jej bohaterów, którymi są Polacy w służbie pruskiego leśnictwa. Jesteście Polak? Rybek polski. Kaszewski. Po niemiecku nie umiecie. Umieć u mnie, ale gadać to gadam gdzie trwa. Tu nie ufam. Ale w Niemczech nawet mówi po niemiecku. Tu nie Niemce, panie. Tu Kafebek. A jak jest? Tu kraj pruski. Nie pruski, jano polski. Żeby kraj był pruski, to bym Niemiec poseł. A u nas Janta, połczyński poseł, polski pon. Co z to robicie? Rozwieszam serce na szteki i knyple, co obeschną. Dozorek zrobiliście? Ebe o hebe, pane. Niedużo. Same szczeki. A gdzie składajcie ów? Tu lub na Bismarku w Duńsku. Białka zawozi. A pan ze Skartus? Tutejszy? Od niedawna, na Ubędzie, na leśnictwie. A słyszał ja o tym. Leśny. I Polak? Tak, jestem Polak. Dał się poznać jako publicysta, znawca zagadnień łowieckich, zamieszczał swoje zagadnienia i artykuły w czasopismach fachowych. Podejmował tematy poświęcone kynologii myśliwskiej, hodowli zwierzyny oraz gospodarowaniu jej populacją. Podejmował problem ochrony żubra, introdukcji bobra. Zawsze zabierał też głos w sprawach dotyczących stanu przyrody i jej ochrony. Pisał także felietony do prasy codziennej Dziennika Poznańskiego i Kuriera Poznańskiego. Gdy pojawiły się kłopoty ze wzrokiem, artykuły pod jego dyktando pisała żona Ludwika. W pierwszych miesiącach 1945 roku wyjechał do Niemiec. Zmarł 12 lutego 1946 roku w Niederramstadt. I tam został pochowany. Na płycie nagrobnej napisano,
że był wielkim łowcą Rzeczypospolitej Polskiej i ziemianinem. Władysław Janda nie cenił specjalnie swoich literackich utworów i może dlatego dopiero na końcu podano, że był literatem. Zabrakło jednak czegoś bardzo ważnego, że był obywatelem, bo właśnie jak pisał, pracę obywatelską polska powinność mu nakazywała, a łowiectwo leżało mu we krwi od pradziadów. Władysław Janda Połczyński to jeden z najbardziej zasłużonych działaczy polskiego łowiectwa, którego można zaliczyć do panteonu działaczy, organiczników, którzy w okresie zaboru pruskiego występowali z twórczymi inicjatywami w różnych dziedzinach życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Władysław zaliczany jest do grona znakomitych przedstawicieli rodu Janda Połczyńskich. Józefa, działacza Ligi Polskiej, Adama Polskiego, posła w parlamencie pruskim, Leona, senatora i kilkukrotnego ministra rolnictwa w rządzie Rzeczypospolitej, Romana, posła ziemi kartusko-puckowej herowskiej, prezesa Towarzystwa Młodokaszubów, Aleksandra, pisarza, reportażysty i Tomasza, działacza polonijnego, ministra skarbu i poczty w londyńskim rządzie Władysława Sikorskiego. Wielkopolska, a szczególnie myśliwi i leśnicy i samorządy nadały pamięci Władysława widoczne w przestrzeni publicznej ślady. To tablice upamiętniające, pomniki przyrody noszące jego imię oraz patronaty ulic. W 2013 roku, w 90-lecie Polskiego Związku Łowieckiego, ukazał się reprint estetyki łowieckiej oraz biografia Władysława Janda Połczyńskiego z Redgoszczy, twórcy wielkopolskiego łowiectwa, autorstwa Tomasza Sobalaka. W 2015 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Linknera na rynku księgarskim ukazało się wznowienie wydania Świętego Eustachego. Tucholska promocja odbyła się w Tucholskim Ośrodku Kultury 8 grudnia 2015 roku za przyczynkiem świętej pamięci pana Piotra Grzywacza. Z niecierpliwością czekać będziemy na wznowienie kolejnych utworów, których w najbliższym czasie podejmie się Pomorskie Wydawnictwo Region. Dziękuję za uwagę. Dzisiejsza lekcja jest okazją do tego, aby pokazać symbolikę i posłuchać opowieści myśliwskich. Posłuchajmy gawędy pana Marka Gugela i sygnałów myśliwskich w wykonaniu Filipa Niemieszkiewicza i Kajetana Janika. Zapraszam. W dniu dzisiejszym może nie skupię się na opowiadaniach myśliwskich, na gawędach. Rzeczywiście myślę, że z panią Marią będzie sposobność inna, żeby takie zorganizować rzeczywiście tematyczne spotkanie. I my jako przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego jesteśmy jak najbardziej ku temu skłonni, żeby coś takiego pomóc zorganizować. A ten dzisiejszy dzień chciałbym się skupić na głównym bohaterze dzisiejszego dnia, Władysławie Janda Połczyńskim, który był prekursorem, współorganizatorem, tym pierwszym, który tak naprawdę stworzył to, co mamy w chwili obecnej, czyli Polski Związek Łowiecki, który w tym właśnie roku obchodzi swój jubileusz stulecia powstania. Jak sami Państwo słyszeli, początki były już w 1906, czyli rozmowy na temat, żeby te wszystkie stowarzyszenia regionalne połączyć w jedno centralne Towarzystwo Myśliwych. I to tak naprawdę miało dopiero możliwość zaistnienia w tym 1923 roku, kiedy to ostatnie regionalne towarzystwo przyłączyło się do tego centralnego związku myśliwych.
Oczywiście w tej chwili mamy nazwę Polski Związek Łowiecki. Wiadomo, to już jest 100 lat, więc to jest tylko administracyjne czasami przesunięcia, zmiany. Ale co najważniejsze jest to, że 100 lat i Polski Związek Łowiecki kojarzy się dokładnie z łowiectwem w Polsce. Łowiectwo to nie tylko polowanie. Mieliśmy okazję dzisiaj posłuchać, jak tworzyło się organizacje łowieckie, że jest to, są to organizacje, które nie działają od tak bezprawnie, każdy robi co chce. Są to jakieś normy prawne, które pozwalają skutecznie prowadzić prawidłową gospodarkę łowiecką. Łowiectwo, co najważniejsze, łowiectwo to nie tylko polowanie. To jest etyka, to jest kultura łowiecka i tak naprawdę mamy ponad stuletnią tradycję. Bardzo dziękuję pani Marii za zorganizowanie taką przedsięwzięcia. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że Władysław Jan Topoczyński pochodził stąd, z Borów i zresztą też się utożsamia to, że miał majątek ziemski po ojcu na Wielkopolsce, to nie znaczy, że zapomina o korzeniach, tak? Także jest pomorskim myśliwym, tak się też przedstawił w swoich listach, w swoich opowieściach i musimy uznawać to, że z naszych stron, z naszego regionu mamy przedstawiciela myśliwych, tego pierwszego, który stworzył, brał udział w tym, co teraz mamy, czyli stworzeniu Polskiego Związku Łowieckiego. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i myślę, tak jak powiedziałem pani Mario, mamy tutaj przy okazji też Łowczego Okręgowego, więc myślę, że wspólnymi siłami moglibyśmy zrobić dla zainteresowanych taki właśnie cykl spotkań, tych gawęd myśliwskich, bo rzeczywiście jest o czym opowiadać. I oczywiście, tak jak powiedziałem, gawędy to nie tylko polowanie, to jest to, co rzeczywiście myśliwi koła łowieckie robią dla polskiej oczystej przyrody, dla naszego łowiectwa. Dziękuję bardzo. Władysław, znając doskonale myśliwych, wiedział, jak po trudach polowania przemawiają do nich opowiastki o łowieckich przygodach i wyczynach, których humoru i jednokrotnie ironicznych, satyrycznych uwag nie brakuje. Stąd też wierszowana bajka myśliwska jego autorstwa, wzorowana na utworach Ignacego Kraśnickiego, gdzie czytamy, że wszystko można między bajki włożyć. Okazała się ta bajka znacznie obszerniejsza z racji myśliwskich treści. Kończy się przewrotnie, że wszystko prawdą być może. Oczywiście w bajce myśliwego. Nadia Peska w bajce myśliwego. Zapraszam. Była kukułka, co swe gniazdo kładła jajka. Był gościnny, co kufla piwa nie wychylił. Garch, co się nie kochał, kelner w liczbie nie zmylił. Mąż, co we wszystkim dogadzał swej żonie. Niedźwiedź, co się przystojnie zachował w salonie. Adwokat, co nigdy procesu nie zwlekał. Bóg, co nie płakał i pies, co nie szczekał. Był myśliwy, co zawsze ścisłą prawdę mówił. Był Mikita, co tylko same myszy łowił. Paskarz, co towar chował, aby stał się tanim. Wrona, co widząc gniazdo kurze, siadła na nim. Prasa, co drukowała tylko pewne wieści. Była panna, co rzekła, skończyłam 30. Był tchórz, co perfum kupił i zaprzestał kadzić. Lokator, co się z domu przyrzekł wyprowadzić. Był kot, który nigdy nie zamiałczał w marcu. Baba, która nie znała, co druga ma w garcu. Byli tacy, co ugali, a który się wierzy. Dobroczyńcy, co żubra dalej biało wierzy. Jest autor, co za życia gwiazdą chwały świeci. Bocian, co nieproszony nie przynosił dzieci. Nastał raj. Ludzie, bestie odrzekli się złego. Stało się tak naprawdę w bajce myśliwego. Zbliżamy się powoli do końca naszej lekcji. Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować Lasom Państwowym, Dyrekcji Tucholskiego, Technikum Leśnego,
Chciałabym również podziękować panu staroście za udostępnienie sali. Chciałabym też podziękować lokalnej grupie działania. Muszę tutaj podkreślić, że projekt został zrealizowany jako zadanie publiczne dofinansowane ze środków gminy Tuchola i Borogackiego Towarzystwa Kultury. Z tego miejsca chcę szczególnie podziękować młodzieży z Koła Naukowego Technikum Leśnego i pani i opiekunce, pani Elizie Wygoda, panu Markowi Grugelowi i panu Mirkowi Głosowskiemu. Chciałabym tutaj symbolicznie uhonorować naszych właściwie gości, których zaprosiłam do tej audycji. Proszę nasi aktorzy. Proszę bardzo. Innymi słowy, pani Mario, po raz kolejny, tak to trzeba powiedzieć, słowo dziękuję, bo stworzenie i przygotowanie, jak widać, ta historia, szanowni państwo, naszych rejonów, tutaj borowiackich, powiatu tucholskiego, który na przestrzeni wieków no, też zmieniał swoje granice, jest wiecznie żywa i nie brakuje tematów, o których należy rozmawiać. Życzymy i życzę dla wszystkich środowisk, w tym szczególnie tutaj również dla pani Marii,
żeby to, o to się nie martwię, że zapału i artymuszu Pani nie zabraknie, ale przede wszystkim to, co najważniejsze i dla Państwa wszystkich, przede wszystkim zdrowie. Dziękuję za to, co dzisiaj tutaj zobaczyliśmy.